Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj oczywiście 3 grudnia. Wrzucam dla was materiał tutaj troszkę nietypowy. W sensie jakby to będzie zwykły odcinek tak naprawdę, z tym, że po prostu pokażę wam coś, co muszę wam pokazać. Słuchajcie, jest taki serwer, nie wiem czy wiecie, ale o nim często wspominam, kidowice.pl. Jest to serwer, na który możecie zagrać wy. Jest to serwer dla widzów, który został stworzony przeze mnie i przez Dave'a i przez osoby, które się na tym znają. Ja od razu powiem, że ja totalnie nie znam się na tworzeniu serwerów, więc nie było to kiedyś dla nas możliwe. Teraz na szczęście poznaliśmy osoby, które są w stanie takie coś zrobić, więc właśnie taki serwer dla nas stworzyły. I mamy właśnie serwer, na którym możecie zagrać wy. Ten serwer powoli się rozwija, nabiera tempa, my też się uczymy, jak to zrobić, popełniamy różne błędy tutaj, ale to wszystko, że tak powiem, musi jakoś, że tak powiem, powoli sobie się napędzać, żeby za jakiś czas może ten serwer był jakiś, prawda, większy może, czy coś takiego. No w tym momencie na serwerze gra 127 osób, więc bardzo wam za to dziękuję, że tutaj gracie, bardzo się z tego powodu oczywiście cieszę. Ja również właśnie tutaj wbiłem, tu ktoś do mnie teraz pisze, wytyfy to ja do ciebie, do mnie pisze, ale dzisiaj jestem tutaj nie bez powodu, ponieważ chciałbym nagrać odcinek, w którym pokażę wam nowy tryb, który wszedł. Jest to box PvP. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tym trybie. Nie znam się na tych trybach. Ja wychowywałem się na Bedwarsach, na Skywarsach i na TNT Runie. Ja na tych trybach się wychowywałem. Kiedyś to tylko coś takiego było. Nie było kiedyś czegoś takiego jak box PvP. Przynajmniej sobie nie przypominam. Ale jak widać jest teraz i ponoć jest to tryb, który wiele osób lubi. Dlatego postanowiłem, że nagram ten odcinek, bo może są tutaj osoby wśród was, które lubią takie tryby, które lubią box PvP. Ja dzisiaj postaram się poznać ten tryb i zobaczyć, o co dokładnie tutaj chodzi. Wchodzimy tak, mamy box PvP, mamy kidowice SMP, mamy one blocka, wchodzimy w box PvP, domyślam się, że tu chodzi o to, żeby się bić, tak mi się wydaje. Dobra, jesteśmy w środku, jak widzicie, ja w ogóle mam świątecznego skina, jeżeli nie wiecie, skąd ten świąteczny skin, to wbijajcie na kanał Szczypson Plus, tam się dowiecie, skąd ten świąteczny skin. Siemano, witam, właśnie poznaję tryb box PvP. Jeszcze sam nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale się nauczę. Nauczę. Jajko czytuję, już jakiś Filipo napisał. Dobra, jak widzimy, mamy tutaj Tarzana, set złotej rybki, set Herkulesa. Okej, okay, czyli to chodzi o to, że ja po prostu mogę sobie tutaj wybrać w takim razie, co ja chcę. Dobra, chcę na początek set czerwonego kapturka. Chcę. Okej, okay, set czerwonego kapturka. Czy ja mogę. Ja mogę to jakoś zabrać? Nie wiem, ale dobra, po prawej stronie mamy klan, ilość punktów mamy 500, zabójstw mamy 0, śmierci mamy 0. Dobra, przejdźmy się tutaj do przodu i teraz tak, tu są jakieś skrzynki do otworzenia. Czemu to jest tak ciemno? Muszę poinformować, prawda, tutaj, o, jak sobie fajnie stoimy tu. Kantor, ja jestem kantorem, dobra. Złoto na skarpetę mogę sobie wymienić, dobra, skarpetę mogę sobie wymienić na płatek, a tu sobie mogę wymienić złotko na netherite angot. Dobra, jest git, dobra, rozumiem, mniej więcej. Tu jakieś pytanie, czy ktoś mi tutaj napisał, jak ja mogę grać w tą grę, czy mogę zrobić, żeby być te halub, ha, proszę odpisz. No niestety ja sam nie wiem, to trzeba przejść taki, jak to się nazywa, to trzeba przejść taki, jak to się nazywa, taką rekrutację trzeba przejść, przeprowadzamy na Discordzie. Dobra, ja nie mam w ogóle nic, a ja mam game moda w ogóle. Dobra, czekajcie, zróbmy tak, bo ja nawet nie zauważyłem, że ja na game modzie jestem, ale wiadomo, ja widzowie jestem tutaj, że tak powiem, właścicielem, więc ja mogę mieć dostęp do takich rzeczy. Gdzie tu jest elytra? Elytra, tu jest elytra. Dobra, weźmy sobie fajerwerki w takim razie, żebym miał jak, prawda, sobie tutaj polatać, bo chciałbym zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Dobra, uwaga, sprawdźmy, jak to tu wygląda. Lecimy sobie tędy i tutaj rozumiem, że to jest cały... Jejku, jaka fajna mapa. Szczerze wam przyznam, że jej nie widziałem, ponieważ dowiedziałem się tylko o tym, że będzie start box PvP. I tyle rzeczy ostatnio było na głowie, że totalnie nie widziałem tej mapy. O, jest naprawdę przemocna. Przemocna mapa do box PvP. Dobra, o co tutaj chodzi? Tu widzę, że sobie coś zbierają koleżki sympatyczne, więc bardzo fajnie. Jest, że tak powiem, zbierane złoto. A, i tu chyba chodzi po prostu o to, że ja teraz powinienem tutaj zbierać coś takiego. Dobra, czekajcie, zróbmy sobie tak. Zapożyczę sobie, że tak powiem, kilo, dobra, żelazny wezmę, żelazny, żeby nie było, że jestem jakimś takim cheaterem. Wejdźmy sobie na survivala w takim razie. Pewnie mnie zaraz tutaj pobiją. Jak mnie pobiją, no to trudno. Będzie mi smutno. Dobra, i teraz, i rozumiem, że to trzeba zbierać, czy z tego dostaję blok, okej. Okay. To trzeba zbierać po to, żeby
żeby z tego, rozumiem, kupować sobie jakieś rzeczy, bo tam było, że złotko mogliśmy wymienić, więc dobra, zróbmy tak, nie, poznaję tryb, serio, od zera poznaję tryb, nie wiem totalnie o co chodzi w Box PvP, nigdy na takim trybie nie grałem, ale mam chęć poznania tego trybu, więc mam nadzieję, że wy, jeżeli nie znacie również tego trybu, to też będziecie chcieli go poznać i wbijecie na kidowice.pl i ten tryb poznacie. Dobra, zobaczmy tutaj, jak to wygląda dalej. Ej, dobra, to mi się od razu wymienia na ten, na to złotko, widzicie? Na ten... proszę się nie bić! Czy mnie też będą... Co ja wam zrobiłem? I on mnie okradł wszystkiego, co ja zebrałem? O nie. O nie, nie. Przecież on mnie na strzała zdjął. Jak ja mogłem się bronić przed tym? Dobra, czekajcie. Co ja tutaj... Jak ja to mogę... Muszę za skarpety. Głowa czerwonego kapturka. Głowa Pinoki. A, okej. Rozumiem. Muszę zbierać płatki. Tutaj z lewej strony to są stage'e. To są stage'e, ja muszę zdobyć to, za to będę mógł wymienić to, jak zdobędę to, będę mógł zrobić tak i idziemy tak w ten sposób, aż dojdziemy do samego końca i to są stage'e, które mamy do zrobienia. Genialny tryb, bardzo mi się podoba. Dobra, tu widzę, że są jakieś klucze. Przywołam sobie kilka kluczy i zobaczymy, co mi wydropi. Dobra, słuchajcie, mam 5 mega kluczy, wiem, troszkę nie pomysł, ale chcę zobaczyć po prostu, co tutaj dropi. Więc tak, otwórzmy sobie te 5 mega kluczy. Dobra, mega fajnie, że dostałem, no super, świetnie, świetnie. Dobra, no na całe szczęście, dobra, czekajcie, zróbmy tak, bo tu widziałem, że gdzieś są ender chesty tutaj poukrywane, więc odłożę sobie część tak, że jak mnie ktoś tam zabija, a na pewno to ktoś zrobi, będę w stanie jakoś, że tak powiem, z tym walczyć. Nie mam elytry. Skąd oni mają elytry? Skąd tutaj ludzie mają elytry? Jak ja mogę się tam dostać na to, żeby mieć elytrę? Czy tutaj jest elytra? A, tu jest elytra do zdobycia, no dobra. Czekajcie, zobaczę na początek, czy elytra jest do zdobycia na samym starcie. Jak ja mogę to zdobyć tak, żeby mnie nikt nie zabił? Dobra, jest tutaj jakaś elytra. Za 16 złota. No dobra, 16 to nie jest dużo, da się to zdobyć. Problem tylko widzę w tym taki, że jak ja tam będę chciał zejść na dół, to oni tam przychodzą i mnie pobiją i jest koniec, tak naprawdę. Więc, więc troszkę jest mi z tego powodu smutno. Jestem ciekaw, czy jak... Nie ma tutaj fall damage'u? Dobra, okej. Okay. Sprawdźmy to. Poszło, pękło. No. No, zaatakujcie mnie ktoś, to będzie mi przykro. Lecą za mną, zaraz mi któryś wyłoży i... No i ten już leci na mnie. Ten już leci na mnie, patrz, jak mam je... Uderzy mnie. Uderzy mnie. Dobra, biorę sojusz. Biorę sojusz z wami, panowie. Proszę, nie bijcie. Proszę, nie bijcie. Nie bijcie. Nie bij... No nie bij mnie! Proszę, nie bij! Nie bijcie mnie. Nie bijcie mnie. Co ja wam zrobiłem? Zostawcie mnie w spokoju, ja potrzebuję zebrać troszkę złota. Chcę się nauczyć grać w tą grę. Jestem noobem. Noobem jestem. Kurczę, jak ja kopię szybko tym kill-offem. Jestem po drugiej stronie, ale zrobiłem tunel. Dobra. Dobra. Nie! Co się stało? Ktoś mnie teleportował? Czy co się wydarzyło? Dobra, szybko, 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 szybko. Dobra, ma, jest git, jest git, jest git. Dobra, jak ja mogę? Spawn! Czemu? Czemu wy mnie bijecie? Zostawcie mnie w spokoju, jak? Dobra, jak ja mogę? Jak ja mogę to przetrwać? Tak sobie myślę teraz. I tak, kurczę, szczerze powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia. Jak ja mogę przetrwać ten, jakże, zmasowany atak na mnie? Dobra, czekajcie, lecę jeszcze raz, bez totalnie niczego. Może mi ktoś coś rzuci. I co? I to jest... A, rozumiem, że to jest jakby... że jak ja tutaj wyjdę, to już mnie mogą... O! O! Nie wiem, co to jest. Kilo czerwonego kapturka zabrałem komuś. O! O! Nie! Nie! Nie bijcie mnie! Chcę nagrać odcinek! Zostawcie mnie w spokoju! No nie, no! Jestem torturowany przez nich, no nic nie mogę zrobić niestety, biją mnie. Biją mnie, mam skargę na serwer. Pawełek, takie rzeczy zgłaszamy na Discordzie, jeżeli coś nie działa, jeżeli jakiś był problem, to tam to zgłaszamy, tam są osoby, które to będą naprawiać. Ja niestety takich rzeczy nie mogę naprawić. Dobra, zeskakujemy tutaj na dół. I teraz tak, słuchajcie, piszę tak. Dajcie jakieś ity. Dobra, uwaga, czy ktoś mi coś rzuci? Dajcie coś. Rzucicie mi coś. Dajcie, no wy jesteście wykokrzeni w netherite'owe zbroje, cwaniaki, kurde, a ja jestem taki, prawda, biedny, tu nic nie mam i mnie będziecie jeszcze łapami bić, tak? Że ten, a gdzie jesteś? Ja jestem tu, na dole jestem. Widzicie mnie? Widzisz mnie? Dobra, słuchajcie, ja mam taką propozycję, robimy tak. Robimy tak. Robię... no to było niemiłe! To było niemiłe! On stał, bezbronny był.
Dobra, i teraz czekajcie, dobra, ja teraz, czy widać kto został zabity, dobra, widać kto kogo zabił, zobaczę kto mnie zabił, zobaczę kto jest gotów mnie zabić, ten już leci na mnie. Leonek na mnie leci, już macha tym mieczem, no oczywiście, byleby tylko zabić. I już za mną leci, dobra, tu mam jakieś itemy, bierzemy to. Zostaw mnie w spokoju, Leonek, bo przysięgam ci, że zaraz sobie przywołam tyle kluczy, że będziesz torturowany przez mnie, miał taką zbroję, że nic nie będziesz mógł na mnie zrobić, rozumiesz? Leonek, lepiej mnie nie goń, lepiej odpuść. Odpuśćcie, no i pa jak go goni jeden z drugim, no po prostu tak być nie będzie. Dobra, tu lecimy. Dobra, no i zaraz mnie ktoś klepnie i tyle będzie. Leonek dalej za mną leci. I chcą mnie pobić, chcą mnie. Dobra, tu. Zobaczą mnie tu na 100%. Łatwo! Ła, dobra, bujajcie się. No i tak się ogrywa widzów tu, prawda, elegancko, łatwo, że tak powiem, nic nie mogli zrobić. Ej, tu można zejść na dół? Czy ja zginę, jak ja tam zeskoczę? Dobra, nikt mnie nie goni. Ej, dobra, czuję, że ten tryb mi się spodoba. Dobra, lecimy po złoto. Muszę zebrać złoto, później wpisuję spawna, wracam z powrotem. Muszę iść tak bokiem, żeby mnie nikt nie wyczai... Dobra, jest git. Dobra. Dobra, teraz tak, tu szybko, shift. Dobra, ładujemy się do środka i kopiemy w środku, tak żeby mnie tutaj nie zauważyli. Skręt od razu w prawo, żeby nikt przypadł... O kurczę, tu już jest, coś kopie. O, ładne jaja, no i super. No i pozdro, no i cześć, nie? No i już tu do mnie idzie ktoś, czuję to. Już podał info reszcie. Dobra, tu się zaczyna robić niebezpiecznie. Słuchajcie, mam pewną propozycję. Dobra, jest git, wróciłem z powrotem, słuchajcie, wróciłem z lootem. To jest najważniejsze, wróciłem z lootem. Dobra, bierzemy kill off. Na razie nie mogę ryzykować tymi lepszymi rzeczami, nie mam na razie nic. Dobra, to trzeba zrobić powoli do przodu, słuchajcie. Tam trzeba pójść, zebrać i uciekać po prostu. Tak widzę tą rozgrywkę w tym momencie, tylko za każdym razem, kiedy ja tam wbijam, to oni mnie chcą bić, nie? Więc ja, czekajcie, ja mam pomysł, a jak ja bym zrobił, kurde... Walisz. Oj, kurczę, lekko. Dobra, zaraz oczywiście go wyłączę, spokojnie, tylko po prostu ja muszę ze spawna jakoś wyjść, tak żeby oni za mną nie biegli, nie? Bo tak to jestem skazany na wieczny, prawda, fokus na mnie. A nie chciałbym tego. Dobra, idziemy tutaj po emeraldy idziemy. Ładujemy się tutaj do środka i w środku wyłączam Walisza, dobra? Tylko dajcie mi wejść do środka. Jestem w środku, dobra, świetnie. Tu się skitrajmy. Jest dobrze, dobra, Walisz. Dobra, świetnie. I teraz na shifcie sobie elegancko kopiemy. No i w ten sposób można działać. Ja muszę tak robić, widzowie. Jak ja bym nie miał tego Walisza, to za mną by każdy biegł z tego spawna. Każdy po prostu. Więc ja bym nie miałbym szans w ogóle na to, żeby cokolwiek uzbierać tutaj, żeby jakkolwiek to jakoś, że tak powiem, zrobić. Ale teraz jak mam tego Walisza, to czuję, że tutaj jest potencjał pod to, że ja po prostu biorę najlepszy kill-off, biorę Walisza, tym najlepszym kill-offem ja tutaj robię, od razu kopię wszystko i od razu się cofam, bo wtedy to jest najlepsze zebranie i w ten sposób ja jakoś, ja chociaż ten pierwszy stage dzisiaj bym chciał zrobić, tą pierwszą zbroję, w sensie chociaż jakby jedną rzecz kupić, bo póki co to widzę, że nie no, to się za wolno zbiera. Dobra, lecimy spawn. Dobra, idziemy na spawna. Zobaczmy, ile tej rzeczy mamy. Uwaga, pyk. Bierzemy to. Bierzemy teraz ten kill off i bierzemy... dobra, bierzemy to złoto. I co ja za to złoto mogę kupić? Uwaga. Za to złoto totalnie nic nie mogę kupić. Chociaż nie mogę kupić klaty. Mogę kupić elytrę. Nie mam fajerwerek. Ale dobra. Bierzemy elytrę, słuchajcie. Powód jest z tego prosty. Patrzcie. Idziemy sobie tu na granicę i w ten sposób ja polecę sobie dalej tak, że za mną nikt nie poleci. I nie muszę używać Walisza. To jest to. Dlatego ta elytra nam jest bardzo potrzebna, tylko najgorsze jest to, że oni za mną polecą. Dobra, jak oni za mną polecą, to ja w powietrzu wpisuję tego Walisza. Dobra, bo to tak. Tam jest TNT, dobra, czy ja mogę... Dobra, polecieli sobie gdzieś tam. Dobra, tu wylądujmy sobie gdzieś... Wylądujmy sobie tutaj gdzieś w jakimś ciekawym miejscu. Dobra. Tam jest ktoś, dobra. Dobra, teraz tak. Tam coś leci, nie wiem co to jest. Ja w ogóle... Czemu mi nie działa... Nie działa mi ten fokus, znaczy nie fokus, tylko zoom mi nie działa. Dobra, idziemy do środka. Dobra, szybkie zbiory. Szybkie zbiory, bardzo szybkie zbiory. Dobra, spawn. Jest!
Uciekam, już czułem oddech na plecach, że mam czyjś, nie? Co to jest? Skarpetę zdobyłem. O kurczę, dobra. I co ja mogę za skarpetę? Co ja mogę? Co może z Gredek za skarpetę? Dobra, nie wiem, co może zyskać. Dobra, będę musiał ten tryb lepiej poznać, widzowie. Nie wiem, to... Czuję potencjał tu pewien. Myślę, że możemy zrobić odcinek z tego, że ja będę tutaj przychodzić i będę po prostu, wiecie, szukał sposobu, będę się między wami bił, a jak już zdobędę jakieś coś, to będziemy się tutaj lali, więc grajcie w Box PvP. Czuję, że ten tryb może być naprawdę ciekawy i może mi się spodobać. Widzimy się w następnym odcinku, wbijajcie na Box PvP i grajcie i kombinujcie, ponieważ, no, tryb zapowiada się naprawdę ciekawie.